Wieczorem 17 stycznia 1943 roku do bramy więzienia w Pińsku podjeżdża wojskowy Opel. O tej porze nikt nie spodziewa się gości. Z auta wyskakuje podoficer SS, wrzeszcząc, żeby otworzyć bramę. Wartownik wykonuje komendę. Opel wpada na więzienny dziedziniec. Wartownik zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Kierowca Opla strzela do niego. Huk rozlega się w momencie, gdy dwie inne grupy bojowe forsują mury więzienia. Powodzenie akcji zawisa na włosku. Od początku wszystko układało się tak, jakby ktoś ich przeklął. Dwaj cichociemni Alfred Paczkowski, Wania i Mieczysław Eckhart, Bocian, razem z Piotrem Downarem, Azorem, wyruszyli na akcję wysadzania mostu w okolicach Dawidgródka. Najpierw Paczkowski złamał kość podudzia. Downar i Eckhart, którzy próbowali sprowadzić pomoc, zostali zdekonspirowani. Wszyscy trafiają do aresztu. Zaczyna się seria długich, ciężkich przesłuchań, w trakcie których gestapowcy zatłukli na śmierć Eckharda. Meldunki o aresztowaniach docierają do komendy wachlarza w Warszawie. Jej szef, podpułkownik Adam Grocholski, wiedzę tę zachowuje jednak dla siebie. Tylko dzięki uporowi żony Eckharta, która szukając męża dociera do generała Stefana Roweckiego, Grota, dowiaduje się on o zaginięciu kierownictwa trzeciego odcinka wachlarza. Grot podejmuje decyzję o odbiciu Paczkowskiego i jego ludzi. Do przeprowadzenia akcji wybiera znanego z brawury Jana Piwnika Ponurego. Piwnik kompletuje oddział z cichociemnych, porucznika Wacława Kopisty, Kry, porucznika Jana Rogowskiego, Czarki i podporucznika Michała Fijałka, Kawy. W Brześciu dołącza do nich kilku akowców, m.in. Jerzy Wojnowski, Motor, i SS-man, czyli Zygmunt Sulima, polski Żyd, ceniony specjalista od akcji dywersyjnych. Sulima bardzo dobrze mówi po niemiecku, co wykorzystuje, przebierając się za oficera SS. Więzień otacza 5-metrowy mur. Wiedziano jednak, gdzie go sforsować. Znano liczebność personelu i obowiązujące zasady. Prawdziwy problem stanowi stacjonujący w miasteczku batalion Wehrmachtu, konny batalion kozaków i żandarmii. Łącznie około 3000 wrogów. W razie alarmu szanse ujścia z życiem są zerowe. Piwnik próbuje wykupić aresztantów. Bez skutku. Ostatecznie 17 stycznia 1943 roku daje sygnał do rozpoczęcia akcji. Plan zakłada błyskawiczne i bezszelestne zdobycie więzienia. Jednak Wojnowski niweczy to, strzelając do strażnika. Ponury nie traci zimnej krwi. Każe jechać pod drugą bramę. Pewność siebie Sulimy, mundur i komendy w nienagannym niemieckim znów robią swoje. Brama zostaje odryglowana. Chwilę później oślepiony latarkami strażnik zostaje obezwładniony. Wartownicy przy trzeciej bramie widzą nadjeżdżający samochód. Jednocześnie docierają do nich odgłosy wystrzałów. To grupa dowodzona przez Michała Fijałka, Kawę, opanowuje budynki administracji. Strażnicy usiłują wezwać odsiecz. Ale linie telefoniczne są już zerwane. Strzały słyszy również druga grupa uderzeniowa dowodzona przez Jana Rogowskiego, Czarkę. Po linie spuszczają się na dziedziniec więzienia tuż obok trzeciej bramy. 15 minut po rozpoczęciu ataku pińskie więzienie znajduje się w rękach cichociemnych. Paczkowski, Downar wsiadają do samochodu i ruszają w drogę powrotną do Warszawy. Z cel wypuszczono również 54 innych więźniów. Akcję uznano za wzorcową i na jej podstawie prowadzono szkolenia dywersji. Sukces miał jednak gorzki smak. Gestapo w odwecie rozstrzelało 30 Polaków, a rok później kontrwywiad AK ustalił, że Jerzy Wojnowski, Motor, któremu Paczkowski i Piwnik ufali bezgranicznie, był agentem gestapo, odpowiedzialnym za śmierć 700 osób związanych z podziemiem.